Ponad 20 młodych recytatorów wzięło udział w 37. już małym konkursie recytatorskim. Na początku marca, tuż przed wybuchem pandemii, w Kozienicach zorganizowano eliminacje gminne tego przedsięwzięcia. Teraz przyszedł czas na eliminacje powiatowe. I tak 1 października wszystkich zgromadzonych w sali koncertowo-kinowej CKA w Kozienicach powitała dyrektor placówki Elwira Kozłowska, która wyraziła radość z faktu, iż eliminacje te po tak długiej przerwie mogły się odbyć. Następnie prowadząca konkurs Marlena Zielińska powitała i przedstawiła członków jury Adolfa Krzemińskiego i Mariana Popisa, polonistów, przedstawicieli Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemia Radomska. Przed oceniającymi jako pierwsi stanęli przedstawiciele przedszkoli i dzieci z klas 1-4. Potem byli uczniowie klas 5, 6, 7 i 8. Jaki zatem poziom reprezentowali uczestnicy tegorocznej edycji konkursu? Większość prezentuje poprawną polszczyznę, czystość brzmienia, rozumienie tekstu i w większości jest wrażenie, że rozumieją i pokazują, że rozumieją to, co mówią, że nie są obok tego, co mówią. A mówili wiersze między innymi Marii Konopnickiej, Wisławy Szymborskiej, Joanny Kulmowej, a także Tadeusza Różewicza, Haliny Poświatowskiej, Ludwika Jerzego Kerna i wielu innych wspaniałych polskich pisarzy. Taki konkurs mobilizuje do tego, żeby wreszcie usiąść, przeczytać wiersz, zrozumieć. Dziecko ma prawo, czy starsza osoba, do własnej interpretacji, ale powinna ta interpretacja wynikać jednak z tekstu, z tego, co tam jest zawarte, i dopiero właśnie taka własna interpretacja, własne spojrzenie, no i dodanie od siebie pewnych emocji. Jak podkreślił Adolf Krzemiński, udział najmłodszych w tego typu przedsięwzięciach przynosi im wiele korzyści. Myślę, że ta recytacja jednocześnie, oprócz tego, że wyzwala, pozwala odważniej mówić o tym, co się czuje, to jeszcze pozwala pewnie publicznie wypowiadać się. Tego nam brakuje, my obserwujemy, a powiem, że i świat polityki, ale nie tylko, gdzie jest bardzo niska kultura słowa. Jeżeli niektóre dzieciaki od zerówki uczestniczą w tych konkursach, to później naprawdę mówią znakomitą polszczyzną. Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów przyszedł czas na ogłoszenie wyników. W kategorii przedszkola do kolejnego etapu nominowano Aleksandrę Szczygieł z przedszkola w Świerżach Górnych. Wśród uczniów klas 1-4 do kolejnego etapu zakwalifikowano Pole Pakułę, Aleksandrę Sasin i Mikołaja Mańkę z PSP nr 1 w Kozienicach oraz Amelię Kowalczyk z Głowaczowa. W najstarszej kategorii wiekowej klas 5-8 do kolejnego etapu zakwalifikowano Emilię Sygocką ze szkoły podstawowej w Cecylówce Brzuskiej. W każdej z kategorii wiekowych przyznano też wyróżnienia. Były pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz pamiątkowe zdjęcia. Cieszę się, że jest taka atmosfera podniosła. Cała tutaj oprawa, otwarcie przez panią dyrektor, oprawa plastyczna, dyplomy, to wszystko stwarza takie wrażenie, że to jest święto kultury słowa. I za to chciałem pani dyrektor i pracownikom Domu Kultury podziękować. Wyłonionych w eliminacjach powiatowych recytatorów wysłuchać będzie można w konkursie laureatów, który organizowany będzie w Radomiu.